Dzień dobry. Dzisiaj trzy takie malutkie paczuszeczki, sumę to woreczki. Wszystko to będą akcesoria wędkarskie, a mianowicie zanęty. Wszystko zamawiałem to dla kumpla z pracy na próbę. Wydaje mi się, że z tego co śledziłem po numerach, wszystko to jest takie same. Nie wiem, co on to zamawiał, czy to na różne ryby, czy o różnych smakach. Wygląda mi to wszystko tak samo. I będziemy przedłużać. Zaczniemy od pierwszej paczuszki. Taki malutki woreczek. Kolega po prostu przetestuje te zanęty, czy one się sprawdzają. Jeżeli się sprawdzają, będzie zamawiane. On będzie sobie zamawiał więcej. Ale to czas pokaże. Pierwsza paczuszeczka to jest inne. Zaznaczył wartość, kosztowało to mnie złoty 91 zł. Ta jedna paczuszeczka to jest jeden taki woreczek z zanętami powinien być. Otworzę. Nadane to zostało, jak tutaj zobaczymy, 18 grudzień, dzisiaj jest 19 styczeń. Równy miesiąc, pocztą malezyjską. Takie cóż, ma być to z tego co on mi mówił, wyprodukowane 23 października, 18:57 i 25 sekund chyba pakowane. Ma być to na karpia zanęta, no ale czas pokaż. Wszystko po czajna. Same ślaczki, nic nam to nie mówi. 6 mm zapewne długość. O, flamastrem się pobawić wgrałem. Są tu takie gumeczki na tym. Przez haczyk zakłada, bo u nas tego co mi kolega nawet dzisiaj tłumaczył, że w Polsce to jest jakaś dodatkowa żyłka zakładana na haczyk, a tu jest prościej, tylko za gumeczkę. Nie trzeba haczyka żyłką wymieniać z przyponem czy z czymś tam. Dobrze, odłożymy. Druga taka sama paczuszeczka wysłana też 18 grudnia i to jest chyba nawet ten sam wszystko sprzedawca. Tym razem ta paczuszka kosztowała mnie 3,94. A czym to się różni, że jest drugi raz tyle kosztuje, to ja nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Choć sprzedawca zadeklarował jedno i drugie w tej samej cenie po 16 dolarów. Tu nawet waga jest mniejsza. Identycznie to wygląda 15 grudnia 2016. Godzina też same ślaczki. 3,5 mm. To jest średnica, zapewne tam była średnica 6 mm. No te mniejsze, niby mniejsze, ale znacznie droższe. No dwa razy droższe. Ale gumeczki mają również. Też chyba na karpia, z tego co twierdził. Ale ile tu sztuk? W tym jest 60 łamane przez 100. Tu jest 962 łamane przez 1350. To raczej nie będzie ilość. Nie wiem ile w tym się paczce znajduje. Nie wchodziłem w szczegóły zamówienia. Nie sprawdzałem. Dobrze, odłóżmy. A tu powinny być też coś takie same. Tylko, że trzy opakowania. Nie wiem czy to się smakiem różni, czy jak, ale... I tu nam sprzedawca zadeklarował również 16 centów. Wszystko widzę od jednego. Bayer, posilia. Wszystko widzę jest od jednego sprzedawcy. To kolega sobie wybrał. Jedziemy się. ,73 x 100, 64 x 100. Coś to oznacza, to 65 przez 100, jak ktoś będzie wiedział, to proszę mi dać znać. 64 przez 100 i 73 przez 100. To może to jest partia?
produkowane 100 takich, a 9.56.15, czas ten sam, data ta sama. No nie wiem, tak sobie zamówił. 3.50, 3.50, 3.50. No jest to samo co to. Z tym, że trzy paczki kosztowały, ta jedna kosztowała 4 zł. Te duże kosztowały 2 zł, tak mówię na okrągło, a te trzy paczki 8,50. Czyli im więcej, tym lepiej. No dobra, nie będę przedłużał, nie wiem o co tu w tym chodzi, on to będzie wiedział, dla mnie to jest to samo i raczej to jest to samo. Oznaczenia, jeszcze raz spojrzę. 0,29, 8,6, 13, 11, 39, 2. To jest to samo, wszystko to samo, tylko... Tylko go tak założył. No dobrze. Taki ma, taki chciał. Zobaczymy, byle ryby na tym brała. Będziemy wiedzieć, czym jest rzecz. No dobrze, dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Miłego dnia życia.